doświadczenia wiemy, że przedsiębiorcy najczęściej skupiają się na opodatkowaniu swojego wynagrodzenia. Ale wynagrodzenie stanowi również tytuł do ubezpieczeń społecznych. Ten tytuł może również być czynnikiem determinującym wybór formy wynagrodzenia. Wspólnik bądź członek zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, z tytułu umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie bądź umowa o dzieło. Mogą też być wynagradzani na podstawie kontraktu menedżerskiego, a członkowie zarządu także na podstawie uchwały, czy to zgromadzenia wspólników, bądź też rady nadzorczej. Takie osoby mogą pobierać wynagrodzenie nie tylko z jednego z wyżej wymienionych tytułów, ale z kilku. Mogą połączyć na przykład umowę o pracę z uchwałą o powołaniu. Jeżeli masz wątpliwości, czy pobierasz wynagrodzenie na najkorzystniejszej dla Ciebie podstawie, to zapraszam do kontaktu. Przeanalizuję dla Ciebie Twoją indywidualną sytuację i w zależności od dokonanych wyborów przygotuję odpowiednią treść umowy bądź uchwały. Czyli co? Czyli mam powiedzieć, że w GLC jestem radcą prawnym specjalizującym się, tak, w zagadnieniach prawa pracy.